Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w programie Wielcy Humanie. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który pomógł zrozumieć ludziom ich niespodziewanie skomplikowaną psychikę, pan Sigmund Freud. Panie Sigmundzie, może się pan teraz przywitać. Halo, panie Sigmundzie, żyje pan? Bo ja żyję na pewno. Znaczy, przynajmniej nie, pan to już, przepraszam, nie żyje, pan to umarł jakiś czas temu. Ja na wstępie chciałem powiedzieć... Aha. Że jestem niezwykle zawiedziony. Okej. Okay. Spodziewałem się jakiejś energii, mądrości wszechświata, a nie pana z brodą. Bo pan, jak rozumiem, jest personifikacją ludzkich wyobrażeń o Bogu. Znaczy, ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Sobie znaczy uświadom Sigmundzie się. Rozumiem. A pamięta pan może, kiedy to wszystko się zaczęło? Och, naturalnie. To jest tak, na początku był chaos, potem była ta pamiętna wizyta w toalecie, no a potem było niebo. W toalecie? Hmm? Rozumiem. To by wyjaśniało cały ten syf i zarazki. A jak pan wspomina swoje dzieciństwo? Znaczy, no, nie wspominam, szczerze mówiąc, bo nie pamiętam go wcale. Czyli coś jest stłumione, głęboko ukryte, pewnie wyparte przez jakąś traumę. No? Ciekawe, bardzo ciekawe. A co jest tam ciekawe, przepraszam bardzo? Nic. Tak tylko mówię, żeby miał pan poczucie, że interesuje mnie ta rozmowa. To pana nie interesuje ta rozmowa. A kto tak panu powiedział? Oczywiście, że interesuje. Okej. Okay. Dobrze, ja miałem przygotowane jakieś pytania. A jak pan wspomina swoją matkę? Wie pan, no nie wspominam jej wcale. Rozumiem. A ojciec? No, ojca też nie wspominam, bo nie było ani ojca, ani matki. No. A, czyli można powiedzieć, że nikt się panem nie zajął, kiedy był pan jeszcze malutkim, bezradnym i zdanym na łaskę innych dzieckiem. Ja nigdy nie byłem dzieckiem. I pewnie w tym tkwi problem. Od razu musiał pan stać się dorosłym. Został pan wrzucony w rolę, której pan nie chciał, do której pan jeszcze nie był gotowy. I to było trudne, prawda? No, trochę tak, wie pan. Wszystko, co ja umiem, to nauczyłem się sam. I potem to wszystko włożył pan w ten świat, który pan stworzył. No tak, chciałem dać innym to, czego ja sam nie miałem. No to wszystko na moje podobieństwo. No, moje i Sławka. Jasne. No to ja już się nie dziwię, że wszystko jest takie zjebane. Słucham? Świat zjebany, ludzie pojebani, przecież kurwa jakaś chujna z grzybą tutaj. No, nie jest to najlepiej stworzone uniwersum, musi pan przyznać. No kojarzy pan Marvela? Ale tego sprzed kilku lat oczywiście. No wie pan co? Nie, ale proszę się nie obwiniać, no to nie jest pana wina. No przecież skąd mógł pan wiedzieć, jak to się robi, prawda? W końcu miał pan dostęp tylko do wszelkiej wiedzy, wszelkich środków, nieskończenie wiele czasu. Mógł pan udoskonalić ten swój projekt i dopiero wtedy tchnąć w niego życie, a zamiast tego wypuścił pan jakiś mierny półprodukt w mikrobudżecie, którego powstydziłoby się nawet DC. A wszyscy wiemy, jakie oni mają standardy. Jest pan dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej, która w dodatku nie istniała. I po prostu chciał pan zrobić coś dobrego. A wyszło jak zawsze. No tak. No. I właśnie o tym będziemy sobie na spokojnie rozmawiać. Ja i pan... Rafał. Pan Rafał. Doskonale. No dobrze, w takim razie myślę, że na dzisiaj to już wystarczy. Niech pan o siebie dba i widzimy się za tydzień. Dobrze, to ja to dziękuję bardzo, panie Sigmundzie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie, kurwa, ma!